Punkt, Ryszard Glomacki, dobry wieczór. A dziś będziemy próbowali trafić w punkt z panem Tomaszem Kalinowskim, wiceprezesem Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Jak środowisko, które pan reprezentuje, środowisko Marszu Niepodległości, tak to pojemnie określę, przyjęło wybór, zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich? No, my przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na to, że e, Rafał Trzaskowski jest e, złym wyborem dla Polski, że to e, byłaby wielka szkoda dla naszego państwa, dla narodu, dla społeczeństwa, mówiąc troszeczkę bardziej górnolotnie, gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem. Mielibyśmy tą postępującą rewolucję społeczną, to co widzimy na Zachodzie. To byłoby bardzo e, w turbo. W wersji turbo, trochę tak jak Zapatero w, w Hiszpanii, że nagle się odblokowywuje i, i, i mamy przyspieszone, przyspieszone obroty w tej kwestii, w kwestii w kwestii moralnej, ale także polityki, co by doprowadziło do naturalnie kohabitacji. Byłoby to raczej szkodzące dla, dla działania państwa po prostu i dla naszego społeczeństwa. Dlatego tak mocno krytykowaliśmy Rafała Trzaskowskiego, jego działalność, wspieranie Antify, e, wystosowaliśmy petycje, zawiadomienie do prokuratury. Chodzi e, e, o fundusze, e, przypomnijmy, oczywiście miejskie, był, stołeczne, które były to istotne fundusze, 000 fundacje 000 złotych. i stowarzyszenia, tak. które współfinansowały te organizacje ekstre Warszawy, ekstremistyczne. Tak, 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 dokładnie. Więc uważaliśmy, że to był Zły wybór. Mamy, mieliśmy swoje wątpliwości co do kadencji 2015 20 Andrzeja Dudy. Nie była ona idealna, nie był to nasz pierwszy wybór. Ja osobiście głosowałem na Krzysztofa Bosaka w pierwszej turze. No ale w drugiej turze nie mieliśmy innego wyboru. Był Duda kontra Trzaskowski. No i tu chyba my z takim stanowiskiem wyszliśmy, że każdy polski patriota no, raczej nie powinien głosować na Rafała Trzaskowskiego. Więc albo nieważny głos, albo Andrzej Duda. I to był nasz, to był nasz przekaz. Kilkadziesiąt tysięcy. Myślę, że co najmniej tyle osób, chociaż to będzie trudno wyszacować, bo tutaj nie ma jakiegoś jednoznacznego miernika, ale myślę, że ten sygnał, który... Państwa środowisko, panowie osobiście jako liderzy stowarzyszenia, wysłali do opinii publicznej no został w taki sposób odczytany, czyli no był to istotny przyczynek, zważywszy na różnicę głosów pomiędzy obydwoma rywalami, który przyczynił się do zwycięstwa Andrzeja Dudy. Zapytam, czy jakiś sygnał po wyborach ze strony sztabu prezydenta otrzymaliście być może ze strony samego prezydenta Elekta? Nie, żadnego sygnału nie było, nie było jakiegoś tam, e, e, jakiejś informacji, informacji zwrotnej. My po prostu uważaliśmy, że to, co, to, to jest to, co należy robić. Tutaj nie kierowaliśmy się jakimiś nie wiem, względami partyjnymi, bo niektórzy myślą, a bo tu konfederacja, tak. Nie. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości to jest oddzielny, oddzielny działka, że tak powiem, stowarzyszenie, które, które działa, organizuje. Komponent konfederacji? Nie, nie komponent konfederacji. Odrębny byt NGO, NGOs, tak zwany, działalność pozarządowa. W tym się kreujemy, jesteśmy działaczami społecznymi i tu żadne względy, nie wiem, polityczne, partyjne nas tutaj nie interesowały. Oczywiście Konfederacja mogła sobie podjąć je, jakąś decyzję, szanujemy ją, rozumiemy, każdy gdzieś tam się swoimi e, intencjami, w, int w swoich intencjach porusza, no ale nam zależało raczej na, na dobru Polski, na tym, żeby, żeby jednak wygrała ta opcja bliższa, nam tożsamościowo, no bo oczywiście możemy teraz powiedzieć, że PiS, PiS PO jedno zło, tak, nieważne kto, Trzaskowski będzie blokował ustawy socjalne PiSu, bo tak niektórzy kreowali narrację, no ale e, niestety, no może oczywiście możemy teraz powiedzieć sprzedajmy tą Polskę, a później ją odzyskajmy, no nie wrócimy do tego, co, co, było, co było przed Trzaskowskim, dlatego my też mówiliśmy o tym, że lepiej sobie dać te pięć lat, powiedzmy, kadencji Andrzeja Dudy, które nie będzie doskonałe. My to wiemy, to nie będzie doskonała kadencja, nie taka, jaką by chcieli dokładnie tocz, toczka w toczkę narodowcy, tak, jeden do jednego, ale lepsze, lepsze to niż Rafał Trzaskowski. A czy my, my ta, ten znak równości, który de facto postawili liderzy Konfederacji, no nie był fałszywą symetrią, czyli to zdystansowanie się w równym stopniu od jednego, jak i drugiego kandydata przy różnicach, które sam pan wskazał przed chwilą, no nie było to pewnie że obserwujemy chyba taki efekt przekalkulowania, no bo jak ocenić ruch, jego tożsamość? W którym połowa, jak się szacuje wyborców, takie dane takim danym dysponujemy, też trudno zweryfikować ich wiarygodność do końca, no ale przyjmijmy za dobrą monetę te badania. Jak mhm. traktować wiarygodność ruchu, którego połowa wyborców opowiada się tak, za tak skrajnie przeciwstawnymi postaciami, reprezentujący zupełnie inną skalę system wartości. To znaczy, to trzeba zacząć od tego, że Konfederacja też sama w sobie nie jest jednym organizmem. To prawda, jest... Sama nazwa tak, konf konfederuje tutaj różne Środowiska, monarchistów Grzegorza Brauna, liberałów od Krowina Mikke czy narodowców Krzysztofa Bosaka. Ale gdzie tu miejsce na zwolenniku z jego progresywną agendą? No, Marcin Paladę, czy socjolog, między innymi, mówi o tym, o tym, że to część tego elektoratu to, są, to jest był elektorat, który był nowoczesny, ruch palikota. Trochę taki elektorat sprzeciwu, antysystemu, który głosuje zawsze, zawsze przeciw, ale też taki, o którym mówiłem, czyli że blokujmy za wszelką cenę socjalne ustawy o Prawa i Sprawiedliwości. Reszta jest mniej istotna. Reszta jest mniej istotna, tak. No to często jest pogląd liberałów, tak, że gospodarka, czyli materia ponad tym, co moralne. Sferą ducha wartości. Czy, czy, czy Dokładnie, czy sferą ducha, czy wartości. No i taka jest, taka jest tego sytuacja. Tak wygląda, tak to wyglądało w tych wyborach. Dlaczego aż tak wielu młodych Polaków, czyli przedstawicieli pana generacji głosowało w tych wyborach na Rafała Trzaskowskiego Tutaj jest proporcja głosów 64 bodaj do 36, czyli bardzo istotne, takie powiedział zauważalne przechylenie, nazwijmy to lewicowo-liberalne. Z czego to wynika? Mamy do czynienia z ewidentnym no, przesunięciem postaw w poprzednich wyborach ten profil młodych wyborców był bardziej konserwatywny, prawicowy. Z czego wynika ten ruch, który teraz obserwujemy w pana ocenie? z czego wynika ten ruch w stronę lewicowo-liberalną młodzieży, tak? tak. No to jest e, na pewno jedna część to jest pokłosie zmęczenia e, władzą. To zawsze, to, zawsze jest, e, to zawsze, jest, i zawsze jest i zawsze będzie. Rozczarowania pisem? Czyli młodzi po prostu tak, bo, bo młodzi zawsze chcą się buntować, tak w pewien sposób. E, kiedyś e, bunt, buntem był PiS w pewien sposób, tak, no, bo rządziła Platforma 8 lat, było yy, yy, tak naprawdę było wielkie uderzenie w to, co patriotyczne, to, co narodowe, tożsamościowe, więc młodzi poszli za tym. Mo tak, tak można to interpretować. Dzisiaj, gdzie przez 8 lat mieliśmy tego dostatek, no to młodzi mogą się buntować w drugą stronę. To jest, yy, myślę, że jedna, yy, jedno z jedno zagadnienie tego, to, to, tego problemu. To, to, to oznacza, że ci młodzi opowiadają się no, za yy, agendą yy, Rafała Trzaskowskiego w, w tej agendzie mamy przecież zgodę na... Ym, związki partnerskie być może w, w dalszej perspektywie yy, teć od sam Trzaskowski, adopcje dzieci przez homoseksualistów otwarcie na inwazji ideologii gender i tak dalej i tak dalej można by tutaj mnożyć o, te To prawda, natomiast znaczniki. Yy, natomiast ja mówię o ogólnie szerszym szerszym buncie przeciwko władzy jako takiej w konfederacji czym to yy, dlaczego dlaczego tam ta młodzież w większości na Trzaskowskiego dlatego że zmęczenie władzą to po pierwsze, po drugie te ataki, które by były wymierzone moim zdaniem w, przez ostatnie lata w konfederatów od 2019 roku. No, świeża sprawa, tak? Ruskie onuce, agenci Rosji, redaktor Sakiewicz o tym, że szkolenia ruchu narodowego pod Moskwą, no nie oszukujmy się, gdzieś też w państwo, z państwa redakcji po, pochodziły te, te przekazy. Nie było to do końca w porządku. Nigdy nie dotyczyły nie środowiska Waszej do końca... niepodległości. Oczywiście nie. Tu mówię o, szerzej o jakichś konfederatów. Jeśli próbujemy sobie to gdzieś uzmysłowić, tak? Ale Dlaczego wywiadów udzielał tym rosyjskim mediom i o takiej jednoznacznej prowincji, tak, jak oczywiście, to Pisma jest... Sputnik. Wiadomo, jaka jest ich reputacja to, i prowincja. To, że niektórzy, niektórzy się zgadzali na te, na te wywiady, no to ich, ich sprawa i powinni brać za to odpowiedzialność. Ja bym takiego, takich wywiadów nie udzielał, bo wiadomo, z, czymś, z czym to się wiąże. E, natomiast to próbujemy dojść, dlaczego ci młodzi? Właśnie, właśnie z tych powodów, e, czyli zmęczenie, czyli gdzieś te ataki, czyli na złość. No na złość mam sobie uszy poniekąd, tak? Bo, bo, bo tak to wygląda, czyli na złość pisowi zagłosuję na na czas. Mimo, że będzie gorszy. a czy również znaczenia w, 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 w tej przestawieniu o którym mówimy pewnym zmianu, zmianie profilu, jeśli chodzi o nastawienie młodych wyborców młodej generacji wyborców nie miało takie umiejętne zagospodarowanie potencjału tego buntu, o którym mówimy przez drugą stronę przez media drugiej strony, ale prawdopodobnie są dobrze zdiagnozowany jakby kondycja młodych Polaków w w tej fazie rzeczywistości politycznej, społecznej, jaką w tej chwili mamy w Polsce, przed wejściem przed rozpoczęciem naszej rozmowy, mówiliśmy mm -hmm. o takiej charakterystycznej transformacji y, polskiego rapu, czyli hip hopu, czyli y, takich zjawisk na scenie muzycznej, które często są utożsamiane z buntem, ze sprzeciwem. Tak. Mówiliśmy o takim no, wytrąceniu tych y, atutów autentyczności, tego pazura, który zawsze charakteryzował raperów, y, y, wykonawców hip hop. To też się wiąże z tym chyba z tym zjawiskiem, o którym mówimy. Zagospodarowanie tego buntu. Oczywiście tak, to, to jest zagospodarowanie tego buntu, buntu przeciwko, przeciwko włazym ja jestem z tego pokolenia właśnie zbliżającego się do trzydziestki, do ale właśnie to osiemnaście, szesnaście, trzydzieści jest przechył właśnie, to też widać w tych exit polach też i psosowych, tak, kto na kogo głosował, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo mały odsetek wśród, wśród młodych, a duży Koalicji Obywatelskiej, czyli osób młodych, które już nie pamiętają PRL-u, osób młodych, które, być może do, do których nie dotarła ta świadomość patriotyczna dziadków, pradziadków, którzy walczyli w II wojnie światowej. Bo nie, nie miał interes... im też przekazać tej świadomości? Bo, bo nie miał być może kto im przekazać. Nie chciał, nie potrafił. To też w ten sposób by się mogło, mogło postępować. I dzisiaj ci ludzie w sumie nie wiedzą, za co mają być wdzięczni wdzięczni Polsce o co chodzi z tą Polską tak wyrazicielem właśnie to o czym mówicie przed pro, tym programem jest to taką chemigłem polskie tango gdzieś które próbuje to to nazwać także po co mi ta Polska właściwie po co no i ci ludzie jeśli po co mi ta Polska to po co marsz podległości pytam tak, pana jako tak. animatora promotora tej tej idei to dla, dla tych ludzi to jest y, marszki ku dziesięciu faszystów użyje tak, frazy tak. werchow a nie tak. patriotyczna manifestacja największa w Europie prawdopodobnie tak oczywiście takie jest takie jest na to na to wyobrażenie to jest coś co nie mieści się w głowach to jest e, niezrozumiałe po co po co krzyczeć bóg honor ojczyzna przecież to takie jest pase e, więc to jak e... chcecie się przebić ze swoim przekazem nie mieliście z tym problemu no bo frekwencja była najlepszym potwierdzeniem tego że jednak jest spora grupa młodych ludzi którzy tego rodzaju przekaz hasło trafiają ale w obliczu zjawiska o którym mówimy takiej no, narastające i narastającego zniechęcenia mm -hmm. do, do tego przekazu, nazwijmy to patriotycznego. Być może to jest efekt jakoś też przedozowania, to, to, to jest też kwestia pewnie do rozstrzygnięcia. Jak chcecie sobie radzić z tym, żeby. Tego rodzaju postawy jednak kreować. No trzeba być prze przede wszystkim... Propatriotyczne, proniepodległościowe. Musi to być przede wszystkim atrakcyjne, tak? Bo to jest takie hasło, atrakcyjne dla młodych, tak? Ale to musi być robione przez, przez ludzi właśnie w wieku 20-30 lat, którzy rozumieją te trendy, język. rozumieją język, rozumieją tych ludzi i tak trzeba do nich trafiać, między innymi poprzez internet. Myślę, że Konfederacja w pewien sposób, już mówiąc politycznie, przekładając gdzieś to na sferę polityczną, w pewien sposób dobrze to robiła, tak? Trafiała tym językiem i dlatego też ci młodzi gdzieś e, przeszli w tę stronę, a my jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości też staramy się to robić, dlatego jest, y, jest tego wynik, ale jeszcze jest bardzo, bardzo dużo pracy do zrobienia. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, y, powiedział Pan o tym w swoim pierwszym wyborze, że głosował Pan na Krzysztofa Bosaka w pierwszej turze wyborów prezydenckich. To znaczy, że stowarzyszenie jest jakoś afiliowane przy Konfederacji, sympatyzuje z nią, jest częścią tego ruchu, tej szerokiej formuły konfederacyjnej. Czy też nie, to, to jest nie, nie. byt autonomiczny zupełnie nie, na to jest Byt autonomiczny jest to NGOS, który po prostu działa tworząc środowisko Marszu Niepodległości. Oczywiście z Krzysztofem, czy z Robertem Winickim znamy się. Robert Winicki zakładał stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ale teraz poszedł swoją drogą w partię polityczną. Więc znamy się, lubimy się, szanujemy się, ale działamy, działamy osobno i dlatego być może te, te wybory te, tu gdzieś kierowane myśleniem bardziej partyjnym, tak, a tutaj po prostu sercem tym, co. O tym, co czuliśmy, dlatego, dlatego te wybory przed drugą turą. Mówimy o Konfederacji. To może taki bieżący wątek. Konfederacja zażądała uznania amerykański ambasador mm -hmm. George Mosbacher za personalną grata w Polsce po jej ostatnich wypowiedziach. Jak by pan skomentował postawę pani ambasador i tą rekomendację ze strony Konfederacji? No oczywiście nasza, nasze stanowisko wobec ambasador Mosbacher jest krytyczne od samego początku właściwie, gdy Bo? zaczęła ingerować w sprawy Polski, krytykować polskich polityków, stawać po stronie barykady właściwie sporu politycznego, co nie powinno mieć miejsca. My pamiętamy to z historii, kalkę, pewne, pewne też klisze, tak, że ambasadorowie nam coś narzucali. Także to nie kojarzy się po prostu dobrze. W polskiej historii na pewno. Dokładnie. I... Mamy pierwowzor ambasador Ripnina Ry od tego się... No właśnie wykaże. i ambasador Mosbacher gdzieś to przypomina, twitując... Robiąc pewne, pewne, pewne wrzutki, wypowiedzi. Ym, I to jest, y, to jest złe, to nie powinno mieć miejsca. do ostatni atak na mm, Antoniego Macierewicza, Może nie, nie jestem jakimś wielkim wielbicielem Macie pana Macierewicza, pana posła, ale y, jego polityki mocno proamerykańskiej, pro ale to też pokazuje, że za daleko zaszło. Tak? Za daleko zaszła pani ambasador w tym wszystkim. I myśmy, jako z, też środowisko Marszu Niepodległości, już y, y, właściwie rok temu na takiej dużej manifestacji 104 też mówili o tym, że panią ambasador powinno się uznać jako personalną grata. Dzisiaj Konfederacja to powtarza. Jak przebiegają przygotowania do tegorocznego marszu niepodległości warunki są szczególne, bo no, cały czas, jeśli chodzi o zgromadzenia publiczne, duże zgromadzenia publiczne, tak. a tu mam do czynienia z ekstremalnie dużym zgromadzeniem publicznym, obowiązują ograniczenia, jak sobie z tym radzicie, spodziewacie się, no, muszą zaistnieć nowe okoliczności prawne, żeby ten marsz odbył się w kształcie, do którego przywykliśmy, który się co roku odbywa. No, czekamy na to, aż te um, ograniczenia będą zniesione, ale bierzemy to pod uwagę, że one jednak do 11 listopada w jakiś sposób, może nie w tej aktualnej wersji, ale w jakiejś zmienionej, mogą mieć miejsce, także będziemy, myślimy o tym, żeby na przykład zrobić pewne odgrodzenia, sektory, żeby, żeby tłum ludzi, tych 100 tysięcy często, tak nie, nie był w jednej kupie, ale... Czyli każdym troszeczkę... samego wydarzenia, nie, nie się ograniczać, tylko skali, chodzi skali, raczej nie. o formułę organizacyjną. Tak, raczej formułę organizacyjną, techniczną, tu mocno współpracujemy ze Strażą Marszu Niepodległości, czyli taką podbudową trochę, y, 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 która tworzy ochronę na marszu, żeby wszyscy czuli się czuli się bezpiecznie. Też między innymi po tych atakach tak zwanych właśnie antifiarza, anarchistów, który, którzy byli szkoleni przez Rafała Trzaskowskiego. Tu też jest zagrożenie, bo przecież po tych szkoleniach my jako Marsz Niepodległości też czujemy się w pewien sposób zagrożeni. Czy ci ludzie szkoleni przez Biednale Warszawa 3,6 miliona złotych wydane przez Rafała Trzaskowskiego z budżetu ratusza nie pójdzie właśnie na ataki na Marsz Niepodległości w tym roku? W takim razie jesteście gotowi na to, żeby zareagować w sytuacji jakiejś krytycznej? Jeżeli dojdzie do tego tego rodzaju ekscesów, incydentów, agresji. Tak, jesteśmy przygotowani tu akurat od, od miesięcy szkolimy nasze kadry, wyjazdy różne obozy, szkolenia, właśnie też między innymi Ale czy też szkolenia obejmują wypadkach. też reagowanie, no, o rodzaj, chodzi mi o rodzaj samoobrony, to to jest ten rodzaj ćwiczeń? tak Ochrony, ochrony tłumu raczej, mhm. czyli żeby nie wiem, lecą butelki, czy tak jak było w, ze, z tego skłotu skorupki, tak, rzucane jakieś, jakieś butelki, nawet koktajle Mołotowa tam wówczas były, żeby ochronić tłum, przesunąć bardziej, bardziej w tę stronę, tak? Tu nie jakaś kontratak czy, czy bezpośrednia obrona, ale bardziej obrona, obrona ludzi, bo na tym naj, nam najbardziej zależy. No przecież tragedią by było, gdyby doszło do jakichś jakich ataków ze strony Antify na, na uczestników. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od kampanii prezydenckiej, od oceny kampanii prezydenckiej. Pozwoli Pan, że zakończę tym wątkiem. W pewnym momencie po Waszych oświadczeniach nagle okazało się, że... Marsz Niepodległości, środowisko Konfederacji, środowisko Marszu Niepodległości no jest taką ważną monetą przetargową wśród rywali w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski nawet złożył coś w rodzaju deklaracji uczestnictwa w Marszu Niepodległości, obwarował to pewnymi warunkami. Rozumiem, że trzymacie za słowo. Jeżeli by się pojawił do Marszu Niepodległości, nie zostanie wyproszony. No, prezes Bonkiewicz powiedział takie dość jasno, że m, oczywiście zapraszamy, ale jeśli pan Trzaskowski będzie stawiał na pierwszym miejscu Warszawę, a nie Berlin czy Brukselę, więc musiałaby dojść tutaj... Postawiliście warunki ze swojej strony. Mocna przemiana w, w, w duszy i działalności Rafała Trzaskowskiego. Do listopada krótko, krótko. No, zobaczymy, czy, czy, czy pan prezydent podoła. A prezydent Andrzej Duda, gdyby objął patronat nad tegorocznym Marszem Niepodległości, to by było chyba takim... Bardzo wymownym, sympatycznym, chociaż to jest złe słowo, gestem, ale w stosunku do, do całej idei środowiska. Waszego również. Nie wykluczamy, no to oczywiście... Zwrócicie się o taki patronat? Występ... Wystąpicie o to? Tu myślę, że nie będziemy, nie będziemy się zwracać do pana prezydenta. Jeśli pan prezydent będzie miał taką, taką, taką chęć, no to oczywiście może nam to zakomunikować, bądź jesteśmy w jakimś tam, w jakimś tam kontakcie, więc możemy, możemy do tego porozmawiać w, w tej kwestii. Raczej droga nie jest, nie jest zamknięta, chociaż przypominam, że jak była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, był ten komunikat. Komitet y, y, Organizacji Obchodów Niepodległości, to dla narodowców, dla Marszu Niepodległości nie znalazło się miejsca, a była, było miejsce na przykład dla Partii Razem, czy, czy dla y, y, potomków PPS-u. No, jest tu mały zgrzyt. Sytuacja się zmieniła. Jest być może okazja do tego, żeby i narodowcy, jako autorzy tego idei Marszu Niepodległości, uczestniczyli również w komitecie takiego, powiedziałbym, Narodowego Marszu Niepodległości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Kalinowski, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Podległości, był dziś gościem rozmowy w punkt. Ryszard Gromacki, do zobaczenia.